Dzień dobry, witam w rozmowach o 24. Dzisiaj moim Państwa gościem Anna Mielnikiewicz z Wrocławskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powstała nowa opcja, jeżeli chodzi o zwiedzanie Afrykarium. To jest takie miejsce, które wrocławianie i turyści bardzo chętnie odwiedzają przy okazji w ogóle pobytu w zoo. Jest to audiobook. Proszę powiedzieć, na czym takie zwiedzanie będzie polegało? Tak, od 1 lipca tego roku w wakacje wystartowaliśmy z nową ofertą dla naszych zwiedzających. Z tego, co słyszałam, była to rzecz bardzo oczekiwana. Jest to audiobook, czyli kupując bilet do ogrodu zoologicznego, wchodzimy sobie do Afrykarium i zaraz w holu głównym znajduje się miejsce, punkt, w którym możemy sobie takie słuchawki do audiobooka wypożyczyć. Koszt takiego wypożyczenia to jest 10 zł od osoby. Co nam to daje? No daje to, że mamy własny, prywatny przewodnik po Afrykarium. Możemy się ze szczegółami dowiedzieć różnych ciekawostek o mieszkańcach tego pawilonu. Całość oprowadzania trwa około godziny. To jest mniej więcej ten czas, kiedy my rzeczywiście sami też byśmy przeszli Afrykarium, to trwa dłużej, krócej? No to zależy, jakie tempo sobie obierzemy. Niemniej jednak rzeczywiście średni czas na zwiedzenie całości Afrykarium to jest około 60 minut. Czyli mniej więcej podobnie. Tak, mniej więcej podobnie. Ale daje to to właśnie przede wszystkim, że możemy się coś jeszcze dowiedzieć, bo oprócz audiobooka mamy oprawę edukacyjną, możemy podziwiać wspaniałych mieszkańców Afrykarium, ale aż szkoda byłoby, żebyśmy wyszli nieuzbrojeni w wiedzę ekologiczną i biologiczną. No tak, dokładnie, bo to oprócz tego, że widzimy, możemy podziwiać, cieszyć oko, zastanawiać się, jak funkcjonują mieszkańcy Afrykarium, no to jeszcze dowiadujemy się, właśnie, czego się dowiadujemy, co jedzą, czy są na przykład gatunkiem zagrożonym, bo domyślam się, że to w tę stronę audiobook nas prowadzi. Tak, tak, tak. Oprócz tego, że podajemy nazwę oczywiście zwierzęcia rodzajową, na którą patrzymy, bo z tym nasi zwiedzający mają czasem drobne problemy, szczególnie wtedy, kiedy mamy w biegi łączone i ciężko nam jest zorientować się, jeżeli jesteśmy laikami, jaki gatunek obserwujemy właśnie aktualnie, więc to na pewno jest bardzo pomocne, porządkuje nam taką podstawową wiedzę, ale oprócz tego dowiadujemy się w ogóle jakichś ciekawostek związanych z danym gatunkiem, zarówno mieszkańcami naszego zoo, tego Afrykarium, czyli to, co ciekawego dzieje się z tymi zwierzętami w Afrykarium, ale również mamy odnośniki do środowiska naturalnego, czyli do tej Afryki i miejsc, gdzie one tam w naturze również występują. I tak jak Pani powiedziała, na pewno ten aspekt ekologiczny związany z ochroną gatunkową, z kategoriami zagrożeń na wymarcie, z przyczynami również tego procesu możemy się zapoznać w trakcie spaceru po Afrykarium. Czyli grzeszki ludzkie też są wytykane, najprościej mówiąc, ale to dobrze, prawda, bo to ta wartość edukacyjna jak najbardziej jest tutaj ważna. Zwiedzanie z tym audiobookiem w jakich językach jest dostępne? Głównie jest to język polski na razie. Mam nadzieję, że jeżeli usługa się przyjmie, to będziemy ją dalej rozwijać. A jest jakaś opcja, żeby oprócz Afrykarium był taki audiobook dostępny na przykład na inne części zoo? Domyślam się, że to będzie zależne od tego, jak teraz to będzie się sprawdzało, ale Państwo mają może jakieś takie plany? To byłoby naprawdę fajne. Wierzę, że nasi zwiedzający byliby zadowoleni z takiego rozwiązania. Na pewno będziemy się nad tym zastanawiać w przyszłości. Kto wie, zobaczymy. Zobaczymy, jak ten audiobook po Afrykarium będzie się sprawdzał. Po pandemii zoo już wróciło do takiego normalnego funkcjonowania, ale wraca taki dodatkowy aspekt po 2 latach nieobecności. Biegacze pojawią się na terytorium zoo i nie będą tylko zwierzęta biegały po wybiegach, ale także ludzie między właśnie zwierzakami. Przy okazji dzikiego biegu, proszę powiedzieć, o co chodzi w tym wydarzeniu? Tak, zgadza się. Po 2 latach pandemii wracamy do biegania na żywo. Bo wcześniej to było, tylko tak, gdzieś no nie wirtualnie. W zoo. Wirtualnie, proszę wybaczyć, ja nie jestem biegaczem wytrawnym. Niemniej jednak rzeczywiście można było uczestniczyć w wild runie, czyli w tym dzikim biegu wirtualnie, zgłaszając swoje uczestnictwo, monitorując sobie przez odpowiednie aplikacje na telefonie na przykład swój bieg i odpowiedni ten wynik przekazywać właśnie do centrum. W tym momencie wracamy w realia ogrodu zoologicznego, zgłaszając się na stronie www.wildrun.eu możemy zapisać się na ten bieg, kupując odpowiedni pakiet i 9 października zapraszamy wszystkich gorąco na teren ogrodu zoologicznego. Dla dorosłych będą do pokonania 2 pętle po terenie zoo, każda z tych pętli, no, będzie to sama pętla, liczy około 5 kilometrów. No bo tak, jeżeli chodzi o zoo, to jest w ogóle gdzie biegać, prawda? Jest, ale my wytyczamy teraz
trasy bezpieczne przede wszystkim dla zwierząt, żeby one się nie poszyły. No bo tak, to jednak tłum ludzi, który biegnie, może być jakimś takim impulsem niekoniecznie pozytywnym. One są generalnie przyzwyczajone do dużych ilości zwiedzających, weźmy na przykład dzisiejszy dzień. Ale mimo wszystko jednak staramy się, żeby to było w miarę uporządkowane, czyli to będzie pętla po ogrodzie, dwa razy po 5 kilometrów. I to dla dorosłych. To dla dorosłych. Dzieciaki, młodzież mogą również się zgłosić i ten bieg będzie na odcinku takiej drogi prostej, bez zakrętów, na odcinku około 1 kilometra. Tak jak wspomniałam, na stronie tej możemy sobie te pakiety zakupić. Biegniemy, bo tutaj ten cel jest bardzo istotny. No właśnie, bo oprócz tego, że biegniemy i zawsze ten dystans mniejszy lub większy trzeba pokonać, ale to biegacze wiedzą, na co się decydują, no to przede wszystkim decydują się na udział w tym wydarzeniu z określonego powodu. Zagrożone gatunki Azji to jest ten cel, który przyświeca temu dzikiemu biegowi. Proszę powiedzieć, dlaczego Azja i dlaczego ten kierunek? Zgadza się. Nie biegamy dla samego biegania, aczkolwiek to też jest fantastyczna sprawa, ale pieniądze z pakietów startowych, które zostaną zakupione przez uczestników, są, czy będą właściwie przekazane na cel ochrony gatunków zagrożonych w Azji. Azja jest takim kotłem, można powiedzieć, w którym występuje wiele krytycznie zagrożonych gatunków zwierząt z różnych powodów. Najczęściej jest to oczywiście działalność ludzka. Ludzka. Jest to niekontrolowany rozrost na przykład obszarów uprawnych pod rolnictwo i jest to, co ważne, nieprzemyślana turystyka, kupowanie na przykład żywych pamiątek albo produktów wykonanych ze zwierząt. Także tych kategorii tutaj, tych przyczyn naprawdę jest bardzo dużo. My fizycznie przekazujemy pieniądze do wybranych organizacji, które sensu stricte zajmują się ochroną gatunków właśnie na terenie Azji, ale co ważne, pieniądze trafiają również do organizacji, które zajmują się edukacją lokalnych mieszkańców, bo bez tej edukacji nie ma ochrony. No właśnie, bo to musi ze sobą współgrać, prawda? Nie sztuką jest jakby zamknąć albo jakoś odgrodzić zwierzęta, dać im jakieś takie miejsce, jak zabiera się im na przykład ich miejsce naturalne środowisko, no albo po prostu dalej to kłusownictwo występuje na bardzo wysokim poziomie, ludzie są nieświadomi, że kupowanie jakieś na przykład części ciała tych zwierząt, gdzie tutaj bardzo często wierzy się w jakieś takie magiczne właściwości tychże rzeczy, no sprawia, że te zwierzęta po prostu mają coraz mniej miejsca do życia i coraz trudniej po prostu im przeżyć. To wszystko niestety smutna prawda, więc jeszcze raz powtarzam, te pieniądze trafiają do bardzo sprawdzonych projektów, na sprawdzone projekty, których celem jest właśnie wspieranie ochrony gatunkowej tam na miejscu w Azji. Na ambasadorów w tym roku tegorocznego biegu wybraliśmy trzy gatunki. Każdy z nich, dwa z nich możecie Państwo zobaczyć u nas w ogrodzie zoologicznym. Jest to wszystkim dobrze znany, charakterystyczny słoń indyjski, podkreślam, nie afrykański, ale indyjski. U nas możemy zobaczyć dwie samice tego gatunku w starej części zoo. Mamy również dzioborożce palawańskie, słynne już chyba w ogóle na całą Polskę i nawet Ja bym powiedziała, że szerzej, tak, już nie tylko na Polskę, cały prawda? Świat. Tutaj opiekunowie z ptaszarni cieszą się corocznym przychówkiem. To jest naprawdę ewenement na skalę światową. Jedyny ogród zoologiczny, w którym te zwierzęta rzeczywiście rodzą się nie w tych warunkach naturalnych, prawda? Tak. No i Państwo zasilacie dzięki temu inne ogrody zoologiczne w Europie, no bo tylko tutaj to się udaje, jeżeli chodzi o nowe osobniki, więc idą one dalej w świat. Tak, wymieniamy właśnie zupełnie za darmo. Są specjalne programy takie hodowlane pomiędzy ogrodami i wymieniamy wtedy, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ogród dysponuje odpowiednią wiedzą, know-how, wie jak zbudować wybieg, stworzy odpowiednie warunki sprzyjające do rozwoju, do rozrodu. Wtedy rzeczywiście wymieniamy pomiędzy sobą właśnie takie zagrożone gatunki, żeby taki rodzaj banku genów na zapas, na feralną przyszłość, żeby jednak one przetrwały. No i trzeci gatunek, bardzo charakterystyczny, jeżeli sobie wygooglujemy Lori Kukang, to będzie ta słynna malusieńka małpeczka, małpiatka, przepraszam, z dużymi, olbrzymimi oczami.
Ona również zagrożona jest na terenie Azji wyginięciem. Więc to jest trójka ambasadorów, ale oczywiście jak wejdziemy sobie na stronę Fundacji Zoo Wrocław DODO, bo to jest organizator tego biegu, będziemy mogli przeczytać o szerszym aspekcie, tak naprawdę większej ilości tych projektów, które wspieramy tym biegiem. No właśnie, Państwo jako Zoo przez działalność Fundacji DODO tak naprawdę od lat działają na rzecz zagrożonych gatunków, nie tylko w Azji, ale na całym świecie. Tutaj akurat bieg skłania się w stronę Azji. Jak ta współpraca wygląda i dlaczego to jest tak ważne w tych obecnych realiach? Współpraca układa się bardzo dobrze. Wspieramy jako ogród zoologiczny, czy instytucja, spółka oraz właśnie powołana do tego celu fundacja, wspieramy ponad 30 takich projektów na całym świecie. To bardzo dużo. Tak, to jest bardzo dużo. To są również lokalne projekty, na przykład projekt wspierania ochrony żółwia błotnego na terenie Polski. To jest jedyny gatunek żółwia, który występuje u nas siedliskowo. To są projekty w Afryce, to są projekty właśnie w Azji. To są często jednorazowe zastrzyki gotówki, które są bardzo potrzebne. Te słynne pożary, które dotknęły Australii kilka lat temu, też zostały te pieniądze tam przesłane. Te projekty są przez nas bardzo wnikliwie na początku sprawdzane. Nie chcemy, żeby te pieniądze trafiały na niepotrzebne cele. I tak jak wspomniałam, jest to zarówno bezpośrednio ochrona gatunków w środowisku naturalnym, to jest na przykład instalowanie, zakup i instalowanie fotopułapek, które pozwala nam bezkolizyjnie obserwować ścieżki migracji, to jest dla nas też bardzo istotne, ale również jest to edukacja lokalnej społeczności, o której wspominałam. I z tego, co się orientuję, to wcale nie są potrzebne nie wiadomo jak duże pieniądze, często 5 tysięcy euro na przykład już robi robotę, jak to się po prostu mówi. Rzeczywiście tak jest, że czasem niewielkie kwoty albo stosunkowo nieduże rzeczywiście pieniądze potrafią uratować życie zwierząt? Tak, zgadza się. Te środki wcale nie muszą być kolosalne. Cudownie byłoby wybudować Arkę Noego za ciężkie miliony. Niemniej jednak tutaj każda złotówka się liczy. Nasi zwiedzający są chyba coraz bardziej tego świadomi. Czyli korzystają z tej opcji plus jeden złotych do biletu, tak? Tak, to jest naprawdę wydatna pomoc. Ja tutaj danych z tego roku jeszcze nie znam, bo dopiero my jesteśmy w połowie. Dokładnie. Ale z tego, co pamiętam, rzeczywiście jest to bardzo duża, spora kwota, która nas satysfakcjonuje. Pewnie, że mogłoby być więcej. Zachęcamy oczywiście. Jak najbardziej. Niemniej jednak jest to bilet, który są z dopłatą złotówkową, cieszy się dużym zainteresowaniem i to pozwala właśnie na taką działalność misyjną, właśnie tą działalność ochrony gatunkowej. To wiemy, jak to działa. Zachęcamy oczywiście do wsparcia fundacji, można to też zrobić wprawdzie nie w tej części roku, ale na przyszłość przez 1% chociażby, prawda? Tak, jak najbardziej. Zawsze w okolicach początku roku, pierwszego kwartału rozpoczynamy taką kampanię informacyjną, agitujemy do tego, żeby zdecydować się i przekazać ten 1% ze swojego podatku właśnie na cele fundacji DODO. Tutaj rozmawiamy o takich działaniach ochronnych, no ale bez tej edukacji to też byłoby niemożliwe. Ta edukacja musi być szeroka, nie tylko w tych częściach świata, gdzie te gatunki rzeczywiście występują i są zagrożone przez lokalnych mieszkańców albo działalność no, tam na miejscu, no ale też warto uświadamiać tutaj we Wrocławiu, w Polsce, jak to wygląda u Państwa, jeżeli chodzi o taką ofertę edukacyjną, z czym mogą spotkać się ci, którzy przyjeżdżają, szczególnie pewnie w tych najmłodszym wieku. Tak, no ale czym skorupka za młodu nasiąknie, no tym na starość trąci, więc rzeczywiście bardzo duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną. Mamy prężnie działający Wydział Edukacji, on działa od 2007 roku, także możemy szczycić się naprawdę dużą ilością, mówiąc nieładnie, przerobionych słuchaczy. Oferta edukacyjna przede wszystkim jest skierowana do dzieci i młodzieży. Przychodzą do nas dzieci przedszkolne, które ukończyły 5 rok życia, ale również właśnie klasy szkół podstawowych, oczywiście młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Przychodzą do nas również studenci, a nawet uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc przekrój tak naprawdę jest duży. My trafiamy do każdego tego słuchacza, niezależnie od wieku. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to mamy te warsztaty i zajęcia, które prowadzimy, są opracowane zgodnie z podstawą programową. Czyli to jest takie uzupełnienie, albo lekcja jest uzupełnieniem, albo wizyta u Państwa jest uzupełnieniem. Coś na pewno fajnie się to spina. Tak, dlatego że w szkole, w ławce mamy tak naprawdę podręczniki, mamy zdjęcia, mamy filmy, jest temat przerabiany przez nauczyciela. Potem bardzo serdecznie zachęcamy właśnie, żeby ta grupa, ta klasa
przyszła do nas na zajęcie edukacyjne i wtedy nasz edukator, nasz ekspert, specjalista poszerzy jeszcze bardziej tą wiedzę, uzupełni ją. Chyba najbardziej chodliwym tematem to są bliskie spotkania z małpami. Mało kto wie, jak dzielimy całą tą grupę małp, z kim jesteśmy najbliżej spokrewnieni, jakie jest ich zachowanie, z czym jesteśmy wspólni, a co nas różni. Oczywiście po szczegóły anatomiczne, to co widzimy, no tak, oczywiście. Prawda, na zewnątrz budowy ciała, po charakterystyczne zachowania naszych opiekunów, tak, podopiecznych, przepraszam, po to, co jedzą na przykład. Więc ta wiedza jest olbrzymia i za każdym razem, na każdym temacie wspominamy o przyczynach tak naprawdę zagrożeń dla tych gatunków. Czyli to uświadamianie na każdym kroku, że dany gatunek to jest kwestia tego i tego. A jeszcze kończąc ten wątek, jak wiele gatunków jest zagrożonych przez to samo? Mam tutaj na myśli działalność człowieka, oczywiście w różnych obszarach, ale domyślam się, że chyba każdy, prawda? Tak, jest taka organizacja międzynarodowa, IUCN, dla nas jest coś w rodzaju Biblii. Tam sprawdzamy właśnie kategorie zagrożeń. Tam jest od gatunków określanych najmniejszej troski, ale warto podkreślić, że to, że ten gatunek już trafił na tą listę, oznacza, że już coś złego zaczyna się z nim dziać. On oczywiście w porównaniu do tych, które mają najwyższy możliwy status, czyli wymarły w naturze, jest tam jeszcze duża ta przerwa tak naprawdę, czyli liczebność tego gatunku jest dużo większa. No mnie jednak ale to, jest już na tej jakby ścieżce, z którą nie chcemy i ten gatunek też nie powinien iść, tak? Zgadza się, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten gatunek został najlepiej w ogóle się już tam nie pojawił, więc żeby żyło mu się dobrze, tak jak na przykład koty domowe, tak? Są wszędzie, mają szeroki zakres występowania. Jeśli chodzi o koty domowe, jeśli chodzi o gatunek, to jest całkowicie niezagrożony wymarciem. Oby tak zostało, ale ważne, żeby inne gatunki, które no, mają trudniej, żeby w miarę możliwości też dążyły do tego i tak naprawdę nasza rola przez edukację, przez działania, żeby zwierzakom w tym pomóc. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.